Także Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie, tak jak wam obiecałem, będę się spał. Będę startował nagranie dokładnie z tego miejsca, w którym zostało to przygotowane dla mnie. Znaczy, zaraz wam powiem kilka słów, bo pewnie powiecie, a ja wam zaraz powiem, to tak. Autor mapy powiedział, że ta mapka też poleciała do LJ-a, także też ją nagrywam. Tutaj jest start, tutaj są informacje. Bloki złota oraz żelaza są spawn pointami. Okej, dobra. Witaj Hunter, mam na imię Asia, mój nick to Assa. Oglądam cię ponad 4 lata, wysłałem kilka donate'ów. O, to szanuję. Mapkę tworzyłem z myślą o Najupiterze, czyli Eliajowi Pyly. O nie, to nie, to nie. A tak na serio to jemu również wysłałem kiedyś, ale pomyślałam, że może również tobie wyślę. Więc jak pomyślałam, tak też zrobiłam. Mam nadzieję, że ci się spodoba. La mia mappa, jak coś to po włosku, o kurwa. Zbieraj kryształy Endu, są to punkty PPS, są umieszczone w skrzynie, dobra. To wiem, to pozwolę sobie gamę modę 0 ustawić, czy gamę modę adventurę na przykład. Ja bym prosił, żeby takie rzeczy też ustawiać. Gamę modę 2. Brak opadów. Spawn point. I dzień, dobra. To mam. Lecimy dalej, informacje już były. Zasady, teraz zasady. Nie cheatuj, graj na GM2, nie jeżeli może spawn point kill, baw się dobrze. Nie wychodzi, przez G powinno być, poza mapę dla widzów. Zostaw łapkę w górę, daj suba, też się dobrze baw oglądając. Ustaw zasięg renderowania na 4. Ale po co taki? Zobaczymy, jeżeli będzie wymagała tego faktycznie, no to wtedy. Start, co my tu mamy? Przesuń redstone na swoje miejsce. Pyk, pyk. Czekaj, pyk. Pyk. Matko boska, jakie to ciężkie. Teraz tu. Sięgamy po to. Bierzemy dalej. Zabieramy. Wciągamy. Bieremy. Na, sprytne. Dobra, już. Ten kamień ma emitować przeszkodę. Dobra. Zabieramy go w takim razie. No muszę przyznać, że całkiem pomysłowo zrobione, aczkolwiek chyba nie widzę tutaj guzików dalej. Chyba, że to autor miał na myśli. Autorka, przepraszam. To niezła mapa. Dobra, uznajmy, że... Jak ja mam nie cheatować, skoro wy nie robicie map porządnie, kurwa mać, gnoje przekochane moje zajebane. Proszę robić dokładnie mapy. Bo potem takie wychodzą krzaczki, dobra. Zabierz to, pizdiet. Czekaj, ciach, ciach. Dobra, dobra i dobra. Elo, działa. Skręć w prawo, przejdziesz przez ten. Dobra, pociągnij te dwie wajchy. Aha, następny poziom, no zobacz, do góry. Okej. Ale sprytne, wiosna parkour. Dobra, end krystale, zbieram. Ale ładne to! Matko bosko, jakie ty to śliczne zrobiłaś! Ja pierdolę, jaki zwierzyniec! I nawet twoje spawn pointy działają! Muszę przyznać, że... Jaka śliczna mapa, no! A ta mapa to się w ogóle chyba 4 pory roku nazywa. Tak swoją drogą. Bo nie było nigdzie informacji na tym, na... jak to się nazywa? Na spawnie. Tylko jak się wyjdzie, jak się wchodzi na mapę, dopiero jak się włącza mapę, to tam jest informacja. Ciach. Ciach, dobra. Spawn point. O Boże. Ale na szczęście mam już patent na takie skoki chyba.
Bez spawn pointa. Nie mam jednak patentu. Ale te ptactwo, Boże, ile go tam jest. Czekaj, bo tak se myślę. Ja sobie dam tutaj spawn point. Przepraszam, jak to zrobić? Jak to zrobić? Chyba tak. A dlaczego trzeba tak skakać naokoło? Dlaczego tam mnie coś zahaczało? Ja się pytam, przepraszam bardzo. Nie powinno być takiego czegoś. Jakieś takie dziwne to było. No ale okej, lecę dalej, nie? Dziwne, dziwne. Dobra. Myk. Ej, co jest, kurwa, że ja nie mogę doskoczyć? Ty na pewno testowała ta mapa. Czy to się da doskoczyć? Bo mi się wydaje, że mnie góra hamuje. Kurwa, ja normalnie weź shifta trzymam, puszczam i to spada samo. Co to za... Nie no, ja to ni chuja, proszę pana, ja tego nie przeskoczę. Jebać to. Ja się męczyć nie będę. Ja jestem zbyt piękny i zbyt młody, żeby się kurwa męczyć na mapach. Nie, bo mnie się tu wydaje, że te skoki takie, co są pod tym, to chujnia, to... Jeżeli nie dasz rady skoczyć prawą stroną, skocz lewą, spróbuj, będzie łatwiej. Dobra, to ja chcę łatwiej, żeby było. Elo. Co tu jest? A tu skrzynia jest jeszcze z kryształami, dobra. Myk. I co teraz? A, jeszcze wyżej. Nie no, naprawdę, pod względem takim estetycznym, tak, wyglądowym, to... Muszę przyznać, że naprawdę... śliczna mapa. Ale te skoki, to bym podważył ich kompetencje. Ja wiem, że ja się lubię przypierdalać do różnych rzeczy. Dlatego, że stary jestem i im starszy będę, tym bardziej się będę przypierdalał. To się pilnujcie. Teraz na chmury, dobra. Pa, nawet bociana, ja! Ale ty ślicznie to zrobiła. Boże, żeby takie mapy były wszystkie. To by tak mi się przyjemnie grało w ta gra. A teraz wagoniki. Wezmę, wyrzucę ten przycisk, żeby nie było. Może schowam od razu do Ender Chestu. Tak, tylko gamę modę survival. Uwielbiam, jak robicie mapy, jeszcze nie do końca jesteście pewni tego, co w ogóle, jak, czy one działają, czy nie działają, naprawdę. Lato, spłyń łódką. No to normalnie, że spływam łódką. Łódka spływana. Nie no, naprawdę, pomysł na mapę, genialny. Wow, shit. Ja nie wiem, czy ja tędy miałem płynąć. Chyba tak. O. Elo? Wszystkie chyba mam. Okej, dopłynąłem. Dopłynąłem chyba. Tutaj nie ma żadnych znajdźków, nie? Nie ma. Okej. To co, to lecimy dalej, chyba że tutaj będzie jakaś znajdźka jeszcze ukryta. Ja bym to ukrył. Z drugiej strony. Nie powinno się tak chować. Dobra, to chowam w takim razie. A teraz na świni. Marchew na patyku. Siodło. Jazda!
Czekaj. Dobra, mam. Lecimy dalej. Ale śmiesznie zrobiona ta mapa, naprawdę. Ale jest coś innego w końcu. Jest coś innego. Jednak można zrobić ładnie graficznie mapę, a widzicie wygnoje zajebane? Ja wiedziałem, że wy kurwa jesteście po prostu leniwi. A jak ktoś chce, to potrafi, ja wiedziałem. I to jest śliczna mapa, no. To jest naprawdę, słuchajcie, śliczna mapa. I tutaj to normalnie aż się grać chce, o, patrz. I sobie jadę na świnioku, elegancko. Jak gość, widzisz? Jesień, strzelanie do tarczy, elitra. Popchnij tu świnkę. Świnia, pcham cię. Świnia. Pcham cię. Odkładam, mam sporo. Łuk, strzały. I ender krystale, dobra. I co my tu mamy? Nie wychodź poza białą linię. Aha, dobra. Można było płotek postawić, żeby coś, ale... Ale okej. Szanuję za pomysł graficzny, naprawdę. A, takie wiesz, że niby... Gra ci dyktuje. No, Legolasie. O, elo. Kolejne kryształki. Ciach. Spawn point. Kajta elytra. To, co zaraz zobaczysz, czyli kolorowe szkło i glowstone. Wyobraź sobie, że jest to jesienny wiatr, który cię powiewa. O, proszę. Elytra, bieremy. Co ty gadasz? Ja pierdolę, dziewczyno, jak ty to pięknie zrobiłaś. Tylko żeby się dolecieć dało jeszcze. To by git było. Bo ja tak za bardzo trochę nie wiem, jak ja to mam zrobić, ale dobra. Wow! Dobra, da się to zrobić. Jak zwykle ja jestem pipa i nie potrafię. Ale cudownie to zrobiłaś, Boże! A teraz skacz w dół do wody. Okej. Okay. To skaczę w takim razie. Skoczyłem. Zima, labirynt. Dobra. To idziemy do labiryntu. Tu nie. Tu też nie. Ale muszę przyznać, że naprawdę pod względem graficznym, takim, no wiecie, takim, no wystrojowym, no mapa to jest rewelacja. Mapa to jest po prostu rewelacja. Naprawdę śliczna mapa. Aż się chce normalnie na taki grać. Tu jest kolejny ten przycisk. Billy Dee, da lead. Is that what you wanted? No ale to jest naprawdę zajebioza. Naprawdę bardzo, bardzo mnie się podoba ta mapa. Gaj, ten przycisk jest. No żeż kurwa mać. No nie ma, gdzie ten przycisk umieściła? To teraz cały czas w lewo. Jest. Gratulacje za ukończenie mapy. Teraz możesz ją ocenić. Ile miałem punktów?
Chyba miałem tych punktów. Czekaj, policzmy sobie. Tak mi się wydaje, że chyba. Znaczy, ocena mapy jakaś tu wyjdzie, tak? Czekaj, kalkulator. 64, dodać 64, dodać 33. 161, czyli gdzieś pominąłem. Ale. Ale dostałem piątkę za mapę. Także jestem zadowolony. No i dobra, mordy morderczki, mordunie, serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie. I to było na tyle. Kacę was, widzowie. Kolejna mapka będzie... lubię ponagrywać sobie trochę na zapas, to sobie ponagrywam trochę na zapas i po prostu będę wlatywać, to sobie oczekujcie. Oczywiście maila do wysyłania mapek macie w opisie. Mapa huntermc@gmail.com. I tam również pamiętajcie, żeby te mapy były na wersji 1.13.2. Także to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Kacę was, widzowie. Do następnego, trzymajcie się. And yo!